Cześć, z tej strony Zgredek, witam Was na moim nowym kanale, kanale dotyczącym gier. Kanale, na którym od czasu do czasu odbędą się również unboxingi dotyczące sprzętu komputerowego, unboxingi dotyczące gadżetów, aczkolwiek gadżetów nie do końca dotyczących gier czy właśnie tego sprzętu, tak? Wraz z rozwinięciem kanału może pojawią się vlogi, dojdzie kamerka, która mnie nagrywa. I może więcej o motywach założenia kanału. Kanał powstał dlatego, iż za dzieciaka marzyło mi się nagrywać gry, wrzucać je do internetu. Może nie do końca na tym zarabiać, tak? Aczkolwiek praca youtubera była moim takim skrytym marzeniem, dlatego stwierdziłem, że czemu by nie zacząć, tak? Ja na tym tak naprawdę nic nie stracę. Komuś przypadnie do gustu moja praca. Może, oby, mam taką nadzieję. Jeśli tak, to będę się z tego powodu cieszył. Niektórym może przypomnę stare gry, a młodszemu pokoleniu może pokażę coś, co mnie urzekło i może urzeknie także te właśnie pokolenie, tak? Ja mam sentyment do starych gier, do muzyki w tych grach występującej, do grafiki. Ja wiem, że niektórym ta grafika może nie przypaść do gustu, ja jednak na takiej pikselozie zostałem wychowany. No i tak jak powiedziałem, mam sentyment do tych gier, dlatego ten szkielet podstawy kanału na początku chciałbym budować na tych starszych grach, co nie wyklucza zarazem tego, że w przyszłości pojawią się może nowsze gry, gry typu Minecraft, CS czy GTA. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, początki na grach retro. Ja może bez zbędnego przedłużania już puszczam Wam intro gry, dokładnie gry Rexio i Skarb Piratów, gdyż zaczniemy właśnie od tej serii. Także intro i zaczynamy. Pewnego pięknego dnia Rexio postanowił polecieć w kosmos. Nie, moment. Nie to. Pewnego pięknego dnia Rexio postanowił popływać na desce surfingowej. Pewnego pochmurnego dnia, pewnego bardzo burzliwego dnia. Właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Rexio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. Lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. Wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? To bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Narrator trochę niezdecydowany, ale przynajmniej wiemy już, co się stało. Także teraz musimy pomóc Rexiowi wydostać się z wyspy. I z tego, co dobrze kojarzę, musimy tego kraba przeprowadzić tutaj do Lin, w którym jest sprzątany jest Rexio, i go uwolnić. I przy okazji musimy uważać, żeby mewy nie zrzuciły kraba z powrotem na dół. Rak się uwolniony i teraz musimy się dostać na wyspę z tyłu, budując latawiec, przy pomocy którego, albo inaczej, latawiec, który pociągnie deskę surfingową i dostaniemy się na wyspę. Dobry pomysł. A więc jak latawiec, to spróbujemy coś zbudować z resztek żagla. Musimy zacząć od szkieletu. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Chyba nie bardzo. Chyba rozumiem, co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda?
No, konstrukcja latawca jest gotowa. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś ślinkach. Dobrze. I co linki dalej? Mamy to teraz to największe. Mam wrażenie, że w tym przypadku kotwica to raczej słaby pomysł. O linkę nam chodziło. Świetnie. Jeszcze tylko ogon. Świetnie. Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje, nie powiem. Miejmy nadzieję, że plan się uda. Musimy na tego rekina uważać. Też możemy się przewrócić, jak na niego napłyniemy. No to raz kozie śmierć. Ua, ale to był lot. No dobra, i tutaj już widzimy od razu, że mamy jakąś butelkę. Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od tak sobie. Co to jest? List? Czyli w tak razie na razie nie wiemy, czy to jest list, czy to jest mapa. Tędy raczej też nie przejdziemy ze względu na tą kłódkę. Bez klucza ani róż. A więc może tak jak tu widzicie w lewym górnym rogu, widoczna koza nam pomoże. Witam, witam szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo, a to mój kompan, Tiptaszek. Czyli mamy nawiązanie do Robinsona Crusoe. No dobra, to może pierw zacznijmy od klucza, który tutaj jest prawdopodobnie do właśnie bramy. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Boję się, że uciekną do lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę. No dobra, i jeszcze zanim zaczniemy wyłapować gęsi, to może zapytajmy o kawałek pergaminu. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz, co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale Piptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. No dobra, to tak jak mówiłem wcześniej, przejdźmy najpierw do sprowadzania wszystkich gęsi do zagrody. A więc chcesz wyłapać gąski? No dobrze. Gąski! Gęsiątka wy moje! No, no brawo, brawo! Możesz pożyczyć klucz. Zostaw klucz w drzwiach. Diptaszek je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Ech. Dobra, mamy klucz, to teraz... Tak, musimy rozpalić ognisko. I tutaj już narzuca nam się od razu z góry patyk, na którym prawdopodobnie musimy postawić, położyć butelkę i przy pomocy okularów, soczewek i ptaszka rozpalić ogień. Dobra, mamy to, możemy spróbować teraz z mapą. Dobrze, kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz co się stanie. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. No i teraz tutaj, jak już wypaliliśmy dziurę w mapie, to musimy niestety zacząć od nowa. Ale wiesz co? To chyba wcale nie jest takie trudne. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy zbliżysz ogień do mapy, to najbliższa jej część pojawia się wyraźnie, a wszystkie sąsiednie też trochę nabierają koloru. Jestem pewien, że klikając na polach w odpowiedniej kolejności, uda się odsłonić całą mapę, nie przepalając jej. Odpocznij i spróbuj jeszcze raz. Oj, wypaliłeś dziurę w mapie.
Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ajajaj. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Oj, nie to. Widzę, że coś ci nie idzie odczytywanie mapy. No dobra, miałem tego nie robić, ale nie mogę patrzeć, jak się męczysz. Piptaszek wyłowił ostatnio 80 takich samych butelek. W każdej było to samo. Wiem, bo wywołałem wszystkie. Proszę, weź sobie jedną. Wódz kurczaka z wioski pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. To szczurskret. Tajemny język szczurów. No dobra, i teraz to ja jestem albo ułomny, albo tej mapy faktycznie nie dało się samemu odczytać i twórcy zrobili nam takiego malutkiego trolla. Dobra, przedostaliśmy się do lasu. Teraz musimy przejść przez rzekę. Z tego co pamiętam, ze rzeką już będzie wioska kur. Tylko musimy uważać, żeby za długo nie stać na tych... przypominających kamyki żółwiach, bo to są żółwie. Po prostu nas wywrócą. No, pierwsze przekoty za płoty. No doskonale. Jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. Jak widać, krokodyl też może nas rzucić do wody. Spróbujmy w takim razie jeszcze raz. No, pierwsze koty za płoty. I to chyba tak totalnie randomowo nas zrzuca, gdyż poprzednim razem chyba koty za płoty. Na tym krokodylu przeszliśmy. Tak mi się wydaje. No właśnie, no, tak jak teraz. Ale jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. Dobra, dotarliśmy do wioski. Przed nami wioska wodza kurczaka. Hola! A co tu się dzieje? Przygotować się do zwrotu przez sztak! Ląd na pierwszej! Chyba! Kto zdobędzie serowy posąg? Ja czekam! Kto zdobędzie serowy posąg? Ja też! Do ataku! Do skrugalonów taniego rumu! Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piracia ci rządzą! Nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego. Dobra, czyli widzimy atak piratów na wioskę. Ogrysko. No dobra. Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami. Ale pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Ui, tak właśnie zrobię. Tu nam się trochę dźwięk nałożył, ale widzimy, że w zamian za pomoc w odparciu ataku myszy piratów, Urap może nam odczytać to, co jest napisane na mapie. Ruszaj już, ruszaj! Także przejdźmy i spróbujmy pomóc kurom. Co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! No dobra, czyli musimy rzucać kokosy myszom przebiegającym tutaj na głowę. Tutaj w lewym dolnym rogu widzimy ilość myszy, która przebiegnie. I z tego, co mi się wydaje, możemy dwie myszy naraz atakować. Zbyt trudne to nie jest.
Ale może od razu wam powiem, że z tego co pamiętam, to to będzie ogólnie najłatwiejsza część przygód Rexia. Grałem w 4 chyba Rexie UFO, Wehikuł Czasu i Czarodzieje. No i ta, jak na te wszystkie części, będzie w miarę prostą częścią. No to są ogólnie gry tak dla dzieci, bardziej. Aczkolwiek z czwartą albo... No nie pamiętam, która to była część, ale z Rexio i Czarodzieje. Chyba będzie tam taki etap czarowania. To problem miałem. Nie mały, żeby to przejść. No z tym, że wtedy to chyba... Na touchpadzie nawet grałem. A to trzeba będzie wykonywać pewne wzory. Coś jak w Harrym Potterze. W tej serii gier. Dobra, mamy 5 kokosów i 3 myszy szczury zostały. Nic nie powinno pójść. Jak mam to zrozumieć? Trudno. A i nie wyszło. Dobra, udało nam się odbić atak piratów, więc wracamy do kury. Doskonale! Piraci prędko tu nie wrócą. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili Killwater! No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Pokaż no ten papiór. Zaraz, zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan Ołgryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyję. Stop. Od 3 tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba... Dobra, czyli tak. Kura pomogła nam odczytać list. Dowiadujemy się, że piraci zaatakowali wioskę ze względu na to, że myślą, że kury porwały kapitana. Widzę, tutaj możemy przejść dalej. Nikogo nie puszczę! Aczkolwiek jak widzimy, tutaj kura strażnik blokuje nam przejście. To od królewny nie wpuszczę! Aha. I żeby przejść dalej, tam w stronę posągu, musimy zdobyć glejt od królewny, a królewnę może znajdziemy. Te 4 kury. A piąta, to jest 5 kur, zaśpiewają. Tutaj mamy 2 domki. Potrzebujesz glejtu do świątyni? Dam ci go. Ale najpierw musisz wypełnić dla mnie 2 misje. Po pierwsze, zepsuła mi się płyta z ulubionym utworem. Gdyby udało ci się wymyślić inny sposób, żebym mogła go posłuchać. A drugie zadanie to perły. Chcę, żebyś zdobył dla mnie wszystkie perły z naszej zatoki. Zrobisz to?
a dam ci glejt. Dobra, czyli jak widzimy, królewna ma problem, gdyż zepsuła jej się płyta, prawdopodobnie ta. I prawdopodobnie będziemy musieli odtworzyć gdzieś utwór grany na gramofonie. I zdobyć także perły, po to, żeby otrzymać od królewny glejt, który będzie dla nas przepustką dla strażnika, który tutaj chroni mostu. Aczkolwiek to już może w następnym odcinku. Ja chciałbym wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że co po niektórzy, a najlepiej wszyscy, zostaną ze mną na dłużej. Tak jak wspomniałem, ten odcinek miał na celu przywitanie was na moim kanale. I jeśli wam się spodobało, to ja was zapraszam do subskrybowania kanału, dodania łapki w górę i serdecznie was zapraszam na kolejny odcinek Przygotreksia, który powinien pojawić się za niedługo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.